Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Świeci przepiękne słońce. Niebo błękitne, nie ma ani jednej chmurki. Po prostu gorąco. Prawdziwe lato. Super. Dzień dobry, teraz z tej perspektywy. Widzieliście przed chwilą pogodę. Naprawdę jest ciepło, aż tak parno można powiedzieć. 25 stopni w cieniu, więc ja nawet nie chcę myśleć, ile jest w słońcu. Dobrze, że nie było takiej pogody wczoraj, bo byśmy nie dali rady zrobić takiego długiego spaceru. Jak widzicie, ja wymyłam włosy, bo już moje włosy nie za bardzo. Dzisiejszy plan dnia, chcieliśmy ogólnie zrobić zakupy, ale stwierdziliśmy, że nie. Zakupy zrobimy jutro, a dzisiaj może pojedziemy na plażę się popalać. Tak, pierwszy raz w tym roku w zasadzie chyba. O ile dobrze pamiętam, tak żeby się opalać. Ale to jeszcze nie wiadomo w 100%, ponieważ ja dzisiaj czekam na bardzo ważny telefon i muszę póki co być w domu. Więc zobaczymy, o której do mnie zadzwonią. Jeżeli w miarę wcześnie, to pojedziemy się opalać, a jeżeli nie, no to trudno, może gdzieś pojedziemy wtedy na spacer. Zobaczymy. W każdym bądź razie, na razie plan jest taki, że jedziemy na plażę. Ja wymyłam włosy dlatego, że, no tak jak Wam mówiłam, były już nieświeże, a poza tym dzisiaj wieczorem chcę Wam nagrywać filmy, bo moje zapasy się pokończyły i potrzebuję znowu nagrywać. Ja ostatnio, jak wiecie, nagrywam raz na dwa tygodnie filmy tematyczne, no i ostatnio vlogi. Wróciłam do regularnego nagrywania vlogów, chociaż tak jak Wam mówiłam, w ogóle mi to nie wychodziło i mam problemy czasem z nagrywaniem materiału, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie ok. Tak, naprawdę pogoda przepiękna jest. Cudo, po prostu lato. Tak to ja lubię. Tak, vlog z wczoraj jest już, znaczy jeszcze nie jest na kanale, bo dopiero się wgrywa, nie wgrał mi się cały, bo wyszedł trochę długi niestety. Ale cóż. Czasem są dłuższe, czasem krótsze, już mówiłam o tym. Za chwilę będzie, także o 18 standardowo będziecie mogli zobaczyć ze wczorajszego spacerku vloga, taki trochę inny vlog, nietypowo domowy. I właśnie chciałam Wam powiedzieć, bo we wczorajszym vlogu Wam opowiadałam o tym spacerku, tam o tej okolicy i tak dalej, ale zapomniałam Wam powiedzieć najważniejszego. Ci, co widzieli na Instastory, to widzieli zdjęcie, ale słuchajcie, widzieliśmy meduzę. Naprawdę, wczoraj jak weszliśmy sobie, pierwsze co, doszliśmy już do tej zatoczki, bo to nie była jeszcze ta główna zatoka, tylko zatoczka mała, weszliśmy na taki jakby pomost, chociaż to dla mnie nie był pomost, to było takie, też widać na zdjęciach na Instastory i też właśnie widać na ostatnim vlogu, taki bardziej betonowe i takie wąskie, no ale sobie tam przyszliśmy, no powiedzmy, że pomościk i ledwo weszliśmy na ten pomościk, patrzymy, a tam po prostu meduza, w ogóle w szoku byliśmy. Zrobiłam zdjęcie, myślałam, że nie wyszło, bo wiecie, jednak było za jasno, żeby widzieć tak dokładnie, czy to wyszło, ale w domu sprawdziłam, że wyszło i dodałam na Instastory, więc mam nadzieję, że widzieliście. Niestety nie zdążyłam nagrać, bo ona szybko potem uciekła i zanim wyjęłam aparat już było za późno, więc tylko zdjęcie miałam. Ale wczoraj właśnie Wam o tym zapomniałam powiedzieć. Także tak, kochani. A, nie powiedziałam, jaki mamy dzień? 23 dzień lipca, czyli wtorek. Tak, a od jutra za tydzień mam urodziny. Jest! Fantastycznie. Dobra, kochani. Zapraszam na kolejny dzień ze mną. Ja idę ściągnąć ten turban z głowy i czekać na telefon. I przy okazji naładować baterię, bo właśnie widzę, że mi mryga. Po wczorajszym nagrywaniu. Brawo, ja nie naładowałam. Także widzimy się później. Wiem, wyglądam fantastycznie w tych lokach, ale jeżeli ktoś nie ma objętości i ma bardzo mało włosów, to musi sobie jakoś radzić i tą objętość nadawać. Ja włosy wysuszyłam, bo jak wiecie, teraz suszę ostatnio. I nałożyłam sobie właśnie takie wałki, które ostatnio dostałam od mamy właśnie. I robię objętość, chociaż tak szczerze mówiąc zastanawiam się, czy to ma sens, skoro i tak je zwiążę i ubiorę kapelusz. No właśnie, czy to ma sens? Nie wiem. Słuchajcie, my jednak jedziemy na plażę zaraz. Czekam tylko, aż się skończy robić pranie. Dosłownie kilka minut, więc w tym czasie się zapakujemy i ruszamy. Oczywiście nie będziemy długo, bo jest naprawdę bardzo gorąco. W cieniu, słuchajcie, jest 28 stopni, więc w słońcu podejrzewam jest ponad 30, także jest naprawdę gorąco. Takie typowe lato. No i tak. Zabiorę Was ze sobą, pokażę Wam plażę, chociaż już kiedyś Wam ją pokazywałam. My już jesteśmy na plaży, jak widzicie, już ponad godzinę. Teraz akurat słońce trochę zaszło, ale jest strasznie gorąco. Jak jechaliśmy samochodem, to samochód, termometr pokładowy pokazywał 33 stopnie w cieniu. Także w słońcu jest jeszcze więcej. Naprawdę jest dzisiaj upał totalny. My jesteśmy w takiej części plaży, gdzie jest mniej ludzi zawsze. Nie jesteśmy w samym centrum. Dzisiaj jest rzeczywiście mało, chociaż tam trochę dalej jest więcej, no ale dzisiaj wtorek, więc większość ludzi jest w pracy.
Jarek był się kąpać dwa razy i powiedział, że woda jest ciepła. Ja poszłam raz, ale weszłam tylko do kolan i stwierdziłam, że jak dla mnie to jest zimna woda. Właśnie wyszło słońce, słuchajcie. Pokażę wam plażę, chociaż mi się wydaje, że wy już tu kiedyś ze mną byliście. My już wracamy do domu, słuchajcie, jest cały czas gorąco, a jest godzina już 18. Także totalna masakra. 30 stopni pokazuje termometr, ale to w cieniu. Zobaczymy na ogrodzie, ile jest w słońcu. I trochę zgłodnieliśmy, także jedziemy na obiad. Jesteśmy już w domu, właśnie. Jakiś czas temu wróciliśmy, sprawdziłam, słuchajcie, i na ogrodzie też pokazuje na termometrze 31 stopni. A jest godzina za 27. Także czy będzie burza? Będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Oczywiście sorry za moje włosy, ale tak jak wiecie, miałam kapelusz na głowie, więc tak się z nimi stało. Ja powiesiłam wszystko na ogród. Ręczniki, koc i teraz idę robić obiad, bo jesteśmy naprawdę głodni. A potem mam serial niedługo, więc wiecie, chcę się wyrobić. Jeżeli chodzi o nagrywanie, słuchajcie, zmieniłam zdanie i dzisiaj nie będę nagrywać, bo stwierdziłam, że mogę to zrobić jutro i w czwartek, a po co mam dzisiaj robić? Tym bardziej, że jest przed siódmą, zanim wszystko przygotuję, a też nagrywam dzisiaj vloga, więc wiadomo, że ta bateria jest już osłabiona. Tak więc stwierdziłam, że jutro będę nagrywać, a dzisiaj tylko vlog. Dzięki temu nie muszę się malować. No. A w ogóle tu mi coś się robi, słuchajcie. Jakiś syf mi wychodzi, jakiś duży, niefajnie. Także dobra, idę robić obiad, bo naprawdę jesteśmy głodni, a ja stoję po prostu, słuchajcie, i się pocę. Chyba wyłączę wiatrak i otworzę tu okno. Na pewno. Powiem wam, że jest godzina 5 po wpół do 8 już i jest dalej 31 stopni. Naprawdę jest gorąco. I sprawdziłam pogodę i ma być rzeczywiście burza w nocy. Jestem ciekawa, czy będzie, bo często pokazują, że będzie burza, a nie ma. Ale dzisiaj może być, bo jest parno. W ogóle właśnie jak wyszłam teraz na ogród, to zauważyłam, że kwiat mi się złamał. Zobaczcie. Tam, widzicie ta ręka, tam się połamał. Albo ktoś go połamał. Nie wiem. W każdym razie ogromną, zjedliśmy obiad. Już jesteśmy najedzeni. Obejrzałam trochę serial, bo jest właśnie przerwa, więc przyszłam do was pogadać, bo nie wiem nawet ile mam materiału, muszę sprawdzić. I naprawdę jest tak gorąco, słuchajcie, tak duszno, że to jest jakaś masakra. Ale na plaży, słuchajcie, było fajnie. Nie wiem w ogóle, czy się coś opaliłam, ale wiecie, to zazwyczaj wychodzi wieczorem, dopiero jak się wykąpiemy. Ja właśnie zamierzam po serialu iść się wykąpać, o ile skończę nagrywać vloga. Bo najpierw skończę nagrywać, a potem pójdę się wykąpać. No i tak jak wiecie, dzisiaj mówiłam wam, że chcę nagrywać, a potem stwierdziłam, że po co? Po co mam dzisiaj nagrywać, jak mogę to zrobić jutro i pojutrze? Mam już pomysły na filmy i nowe w ogóle pomysły na filmy, więc w najbliższym czasie spodziewajcie się nowości na kanale. Tak, chciałam wam coś pokazać. Już w sumie mogłam wam to pokazać w zeszłym tygodniu. Albo nie, nie wiem. Nie, chyba w zeszłym tygodniu, to właśnie we wtorek kupiliśmy. Albo w środę. Nie wiem, w każdym razie zaraz wam pokażę, tylko odwrócę was. Zobaczcie, kupiliśmy taki zraszacz. Właściwie to dwa takie, widzicie, obkręcane. Fajne do wody, wiecie, bo mamy dużo trawy. Ta trawa robi się, jak jest za dużo słońca, to się pali, po prostu jest taka spalona. No i trzeba to podlewać. No, takie codzienne podlewanie jest nudne, powiem wam, bo to trzeba ponad godzinę poświęcić na to. No i stwierdziliśmy, że kupimy takie coś. To się obkręca fajnie. O, teraz akurat jest tutaj. No i tak się zastanawialiśmy już dawno, żeby coś takiego kupić, żeby po prostu to samo się podlewało.
No i w końcu znaleźliśmy w Range'u. Jarek w zeszłym tygodniu był, pojechał i kupił. Niedrogie, bo to kosztowało 3 funty. To jest takie, wiecie, najtańsze. No ale okazało się, że dwóch nie możemy podpiąć. Jeszcze tam dokupił różnego rodzaju końcówki do węży i tak dalej. Ale okazało się, że dwóch nie możemy podłączyć, bo mamy za słabe ciśnienie wody, więc jedno tylko. No i po prostu stawiamy to na dany obszar i to po prostu podlewa tą trawę i potem to przesuwamy i tyle. Więc tyle jest naszej roboty, a nie musimy już chodzić po całym ogrodzie i podlewać to, bo to jednak, tak jak mówiłam, ponad godzinę schodzi, a tak tylko kilka razy wychodzimy i przestawiamy to i to się fajnie podlewa, więc super. Ostatnio nie podlewaliśmy, bo w sumie padało. Dzisiaj może byśmy podlali, bo dzisiaj był skwar totalny. Aha, bo ja wam jeszcze nie powiedziałam, że ma być burza, ale nie ma padać. Także nie wiem, może podlejemy dzisiaj albo jutro, zobaczymy. W każdym razie to wam chciałam pokazać. Bardzo fajne urządzenie i bardzo fajne rozwiązanie. Tak, jeszcze wam coś chciałam pokazać, ale muszę iść po to do domu. Nie było mnie jakiś czas, bo oglądałam serial. Powiem wam, że już zaczęła temperatura spadać, ale nie jakoś drastycznie, bo jest 30 stopni. No ale spada, więc jestem ciekawa, czy będzie ta burza. Teraz już przyszły chmury i nie ma słońca. I powiem wam, że się zrobiło przyjemniej, lepiej niż było, ale dzisiaj naprawdę był skwar. A jakiś czas temu mówiłam wam, że słyszałam, że był taki jeden dzień naprawdę gorący. I słyszałam, że to miał być jedyny dzień w to lato taki gorący, a dzisiaj też było równie mocno gorąco. No, ale jak wiecie, ja kocham i uwielbiam lato, więc jak dla mnie to super. A jeszcze tym bardziej, że byliśmy nad morzem, a powiem wam, że na plaży to my już dawno nie byliśmy. Tak sobie myśleliśmy, to chyba z 2 lata temu ostatni raz byliśmy tak na plaży, żeby sobie się poopalać. Tak jak mówię, Jarek był w wodzie, bo dla niego woda była ok, ale dla mnie była za zimna. Więc ja wyszłam tylko do kolan i wróciłam. Ale sobie poleżałam. Tak jak mówię, my byliśmy w takiej części, gdzie nie było zbyt dużo osób. Zresztą dzisiaj wtorek, no to wiecie, dużo młodzieży było. Teraz mają wolne w szkole, to wiecie. Tam się trochę darli i tak dalej. Tam trochę dalej były takie rodziny, jakieś wycieczki chyba, czy kolonie, nie wiem. No, ale tak jak jest weekend, to na przykład w centrum, to plaża jest po prostu masakra, tyle ludzi. Zresztą do nas to nawet z Londynu przyjeżdżają na plażę, bo plaża naprawdę jest tu piękna. No, ale cieszę się, że pojechaliśmy i to taki spontaniczny wyjazd w ogóle i wiecie, się udało. Wzięłam ze sobą swoją buteleczkę, którą sobie kupiłam i sprawdziła się idealnie, bo pamiętajmy, że jak jest taki, o, mrówka, jak jest taki upał, to trzeba dużo pić. Tak. Słuchajcie, przyszłam do was, żeby wam pokazać jeden produkt, który zaczęłam ostatnio używać, już kilka dni go stosuję, a jest to ziaja kozie mleko, mleczny koncentrat młodości, energetyzująco wygładzający. Takie serum sobie kupiłam, pokazywałam wam w holu zakupowym, nie wiem, czy pamiętacie. I jest to produkt, który ma zadanie. Zawiera aktywator syntezy kolagenu, wygładza i zmniejsza nierówności skóry, przywraca młodzieńczą elastyczność, aktywnie nawilża na skórek, niweluje oznaki zmęczenia widoczne na skórze. Powiem wam, że ja ten produkt, tak jak mówię, stosuję od kilku dni, więc na razie zauważam, że bardzo dobrze nawilża, ale słuchajcie, zapach ma obłędny. Ja nie sądziłam, że po prostu produkt może tak ładnie pachnąć, naprawdę. Ja już wiele zapachów, wiecie, miałam, kosmetyków zapachowych, ale ten to po prostu jest wow. Jeżeli chodzi o kozie mleko, ja używam krem pod oczy, co jakiś czas sobie kupuję i jestem z niego mega zadowolona, bo świetnie działa, więc jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. Póki co, tak jak mówię, świetnie nawilża, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dajcie mi znać, czy używałyście. I chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz właściwie. Pamiętacie w ostatnim vlogu, w zeszłym tygodniu to było? Pokazywałam wam ten taki uchwyt na telefon i powiedziałam, że zamówiłam sobie również nowe etui. Przyszło do mnie. Przyszło w czwartek, tak jak miało przyjść. Teraz wam pokażę. Chociaż trochę widzę, jest tłuste niestety. Ale wam pokażę fajne etui. Ta-da-da-da. Takie mam etui, czerwone, matowe. To jest plastik, nie silikon. No i ten uchwyt. Bardzo fajnie. Powiem wam, że ja chciałam tym razem właśnie jakiś taki inny etui. Miałam wcześniej takie, słuchajcie. Takie zwykłe, najzwyklejsze. To jest plastik. Tu jest guma. Niestety, jak widzicie, ta guma mi się na rogach pobrudziła. Słuchajcie, mam wrażenie, że coś pomiłaś, ale to nie pomiłazi, tylko ja mam po prostu pełno piachu na sobie. Jeszcze muszę się w końcu wykąpać. Ale dobra, do rzeczy. Więc jak ja brałam swój telefon, nie było żadnych pokrowców, nawet takich zwykłych silikonowych, więc wziąłam sobie ten. No i
byłam z niego w sumie zadowolona, no ale wiecie, potem mi się zaczął już brudzić i ja to zaczęłam czyścić, to się nie dało. Jeżeli chodzi o uchwyt, to właśnie o tym mówiłam Wam w zeszłym tygodniu i to mam z funciaka, powiem Wam, że to się tak dobrze trzyma, bo ja sobie jeden kupiłam i przykleiłam tutaj za wysoko trochę i chciałam go odkleić, stwierdziłam, że kupię sobie nowy, odkleję, nie mogłam go odkleić, po prostu tak się męczyłam, nie wiem, chyba z pół godziny walczyłam z tym i podważałam nożem nic. No, w końcu się udało, ale też przy okazji porysowałam sobie pokrowiec. I powiem Wam, że w tym pokrowcu mój telefon wyglądał na bardzo, bardzo duży. Natomiast ten jest mega fajny, bo on jest taki... O! Zaczęło wiać. On jest taki przylegający, że nawet jak on przyszedł, ja go zaczęłam... chciałam już telefon w niego wsadzić, to na początku nie mogłam. Mówię, czy on nie pasuje? Ale nie pasuje, tylko on jest tak po prostu dopasowany, że jak ja go ubrałam, to mój telefon się automatycznie zmniejszył. Znaczy wizualnie, wiadomo. Tak, ale chciałam coś nowego, coś takiego innego. Zazwyczaj mam właśnie takie pokrowce silikonowe, przezroczyste, a teraz stwierdziłam coś innego. Tylko to jest mat i widzę, że wszystko, każdy brud widać, ale generalnie fajny, czerwony, do tego ten uchwyt. Jeżeli chodzi o uchwyt, ja wiem, że ten uchwyt, co niektórzy... przyczepiają sobie tutaj całkowicie na dole, ale ja Wam powiem, że ja go przyczepiłam, tak? Tylko, że ja mam duży telefon i ciężko mi było obsługiwać, jak miałam tak na dole, dlatego sobie wzięłam go właśnie na środek i teraz mogę wszystko robić. No i jedyna wada, jaką zauważyłam, jeżeli chodzi o ten uchwyt, no to jest tak, że przy tym uchwycie mogłam sobie normalnie ten telefon postawić i coś oglądać, na przykład YouTube'a, czy właśnie te transmisje na żywo. Natomiast w przypadku tego nie da rady, musiałabym mieć dwa. Co najmniej dwa tutaj właśnie, że jeden z tej strony, drugi tu u góry, wtedy będzie stało, albo mieć to tak całkiem nisko, no ale mi to nisko nie przeszkadza, więc, znaczy przeszkadza mi, nie przeszkadza. No. Jedyne rozwiązanie jakie jest, to jest takie, że po prostu coś podstawiam pod to i wtedy to stoi, więc spoko. Ja i tak większość rzeczy oglądam na tablecie. No, więc tak, mam, widzicie, nowy pokrowiec, nowy uchwyt, a telefon wygląda jak nowy. Także bardzo fajnie, jestem mega, mega zadowolona. Jak i z pokrowca, jak i z uchwytu. Tak, sprawdzę ile mam materiału, słuchajcie, bo nie wiem. A nie chcę, żeby vlog wyszedł zbyt długi. Będzie dobrze, jeżeli chodzi o vloga. Materiału jest sporo, nawet nie wiem, czy nie za dużo. No, ale co zrobić. Powiem Wam, że wczoraj Wam mówiłam o tym, że byliście ze mną kiedyś w Słonecz. Opowiadałam Wam o Sandbanks i też mówiłam o Słonecz. I rzeczywiście sprawdziłam, był drugi vlog dosłownie na moim kanale to był. To była wycieczka do Słonecz właśnie, czy jakoś tak. Pierwszy vlog, który w ogóle nagrałam, bo ja kiedyś w ogóle nie myślałam o tym, że będę vlogi nagrywać. Jakoś nie widziałam siebie w tej roli. A teraz po prostu uwielbiam, ale kiedyś właśnie pierwszy mój vlog to był jakieś 3 minuty taki vlog z wycieczki do Hengisbury. Potem był właśnie vlog ze Słonecz i potem jako trzeci był vlog z tej plaży, co dzisiaj byliśmy, bo Wam właśnie wspominałam, że chyba ze mną już byliście i tak byliście. Znaczy nie wszyscy wiadomo, ale byliście. Więc tak, to były 3 pierwsze vlogi. Ja aż się boję je oglądać. Wiadomo, kiedyś było inaczej, to były początki nagrywania i w ogóle początki vlogów, więc dziwnie było. Ale tak, cały czas jest, słuchajcie, bardzo gorąco i chyba ta burza jednak będzie. Znaczy ja się tam burzy nie boję, więc wiecie, boję się bardziej o gazebo, żeby nam nie odfrunęło. Tak kochani, ja myślę, że to już będzie na tyle w dzisiejszym vlogu, bo już materiału jest naprawdę dużo. Muszę iść ściągnąć pranie i ten koc, ręczniki z plaży. A potem zmontować Wam vloga oczywiście, żebyście jutro go zobaczyli i idę się wykąpać, bo mam jeszcze pełno piachu na sobie i to mnie denerwuje. Także dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie. Ostatnio właśnie zaczęłam wrzucać zdjęcia. Poprawiłam się. Mam nadzieję, że tak zostanie. Dzięki bardzo. My widzimy się w piątek w kolejnym filmie o 18:00 oczywiście i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu oczywiście również będziemy widzieć się we vlogach. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!